Good afternoon, everybody. It's my pleasure to welcome all participants, and according to actual rules, we can take out our mask if we sitting or if we are in the same place. But if we go through the rooms, we have to take it. And it is my very big pleasure to welcome everybody here who are present in this room, and also I would like to welcome everybody who watch us via internet, and it is our new experience, and we would like to try such equipment, such system, some application. I'm really interested what we'll be doing next. We will see. I suppose that will be everything okay. Firstly, I would like to welcome very warm Professor Marian Duciak, who is inventor of the conference and who is a Nestor. Welcome, Professor. I would like to say also that the first time we have conference, which are co-organized with the Polish Academy of Science. And this is the Polish Academy of Science and Production Engineering Committee, which is represented by Professor Izabela Rojek from Polish Academy Nauk. Welcome. I would like to say that the conference is held under the patronage of Marshal of the Kujawsko-Pomorskie province, Mr. Piotr Saubecki, who is a co-aided for our conference. And now I would like to go into the movie from Kujawian-Pomeran Voivodeship. Can we see the film? Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Szukamy w nim odpowiedzi na wiele pytań, obserwując jego ogrom. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Staramy się znaleźć czas na wszystko. A czasem wszystko jest kwestią chwili. Bywa, że jesteśmy gdzieś kilka chwil przed czasem. A bywa, że poświęcamy lata na realizację naszych marzeń. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Błękit nieba pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że wszystko na Ziemi staje się wyjątkowe. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Thank you very much. We have a region Kujawy Pomeran here in the north part of Poland, and which is a soul of green lungs for Poland, very forest and so on. And I would like to say that the conference is held under the patronage of the rector of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Professor Jacek Woźny. And also, and now we have 25th conference of the machine modeling and simulation. And usually, if you know, every year we have new picture on the first page of the conference. And this year I would like to translate that the picture shows the process of grinding when we try to grind pipe from plastics.
under the two edges, and there are some strange, and do you know what is it? It's modeling and simulation, okay? Because we have participants from four countries, from Slovakia, from Czech Republic, from Ukraine, and from Poland. And there are some invitation text for everybody. And now I would like to invite also Dean of Mechanical Engineering Faculty in Žilina, Professor Milan Saga, who also would like to say many words. Milan, this is your time. Srdečný pozdrav zo Žiliny. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like to greet you from Žilina, and I would like to greet you all participants of our conference. In last months is a very difficult situation in Poland, in Slovakia, in all countries. And I would like to wish you good health, good and inspiring presentations, and maybe nice weather. I will continue in Slovak. Milí priatelia z Polska, dovolte mi vás všetkých pozdraviť a zaželať vám skutočne v tejto ťažkej, zložitej situácii hlavne zdravie, pretože to je to najdôležitejšie, čo teraz potrebujeme. Ja verím, že táto zlá doba pominie a prídu aj dni skutočne, kedy budeme môcť sa stretávať bez problémov. A ja sa teším práve na tieto dni, keď budeme môcť sa stretnúť a diskutovať na naše spoločné témy. Myslím si, že ich máme veľmi veľa. Sme technici, sme strojári a sme ľudia, ktorí chcú tvoriť nové veci. A k tomu potrebujeme samozrejme aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Či je to Slováci, Poliaci, Češi, Ukrajinci, a Marek spomínal všetkých ďalších kolegov z ďalších krajín, ktorí sa zúčastnili alebo zúčastnia tejto našej konferencie. Je veľmi na škodu, že toto 25. výročie nakoniec je výrazne ovplyvnené práve týmto covidom, ktorý nás takto, dá sa povedať, že troška oddelil. Urobil proste nejakú takú hranicu medzi národmi, prípadne medzi krajmi, regiónmi. Je to nešťastie, ale to verím, že sa to zmení a o rok na Slovensku sa stretneme v plnej zostave, či kolegovia z Bydgošťa, Varšavy, Poznane, ďalších miest a univerzít. Takisto verím, že aj z Česka, Ukrajiny, prípadne aj ďalších, ktorých sa nám podarí získať na konferenciu. Nebudem dlho rozprávať, ja verím, že ma počujete, ale možno ja som s Marekom pred chvíľkou telefonoval a rozprávali sme sa o tom, že momentálne vám chcem možno ponúknuť a premyslite si to, hlavne možno niektorí mladší kolegovia, ale aj dámy a páni profesori. Dostal som možnosť byť hostujúcim editorom jedného časopisu, ktorý má Impact Factor 3. A ja som poprosil pána kolegu, teda pána prorektora Mareka, hej Macka, aby poslal všetky adresy mailové, ktoré ja potom pošlem do toho časopisu tej administratorky, aby vás alebo vaši kolegov oslovila pre toto mimoriadne vydanie, ktoré bude trvať tento rok a budúci rok do leta. To znamená, jeden rok má trvanie toto mimoriadne číslo. Je to kvartil 2
a myslím si, že aj takáto možnosť, že niektoré tie výsledky z vašej práce by mohli byť aj takto užitočne publikované. Čiže je to z mojej strany tiež taká ponuka, ktorá neviem, či sa na začiatok konferencie hodí, ale myslím, že môže byť pre mnohých z vás veľmi zaujímavá. Ešte raz. Poviem to úprimne a priateľsky, milí priatelia. Veľmi ľutujem, že som tam nemohol prísť, ale na našej univerzite sme zaviedli dosť prísne pravidlá na cestovanie do zahraničia a musel som rešpektovať takisto ako dekan nariadenie pána rektora. Takže vás všetkých srdečne pozdravujem. Úprimne povedané, závidím vám, že ste v takom krásnom prostredí a že určite tá konferencia bude nielen zaujímavá po odbornej stránke, ale zaujímavá aj po spoločenskej stránke a aj si troška oddychnite, pretože čaká nás skutočne náročné obdobie. Takže želám vám všetkým veľa šťastia a veľa, veľa zdravia a úspech našej konferencie. A našu konferenciu nemôže zlomiť ani COVID, aj keď to možno, že teraz je tak troška online cez internet a podobne, ale verím, že už o rok to bude všetko v poriadku a teším sa na stretnutie. Nech sa vám všetkým darí. Marek, držte sa. Bardzo dziękuję, Milan. Również przesyłamy do ciebie tutaj wszyscy uczestnicy konferencji najlepsze życzenia, zdrowia przede wszystkim, no i do szybkiego spotkania, między innymi też podczas konferencji. Że wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie. Tak, wszystko dobre. To proszę pozwolić, że w tej chwili już taki charakter międzynarodowy właściwie zapadł językowo. Dalszą część w języku polskim, ale prezentacja będzie przedstawiona w języku angielskim. Także jeszcze raz bardzo wszystkich Państwa serdecznie witam. Jak Państwo pamiętacie, we wrześniu 2019 roku ten slajd pojawił się jako zajawka konferencji tegorocznej. Właściwie od początku chcieliśmy tutaj zorganizować konferencję. Wydaje nam się, że ośrodek spełnia wszystkie oczekiwania. Stąd też no, wcale nie było łatwo, żeby tutaj do końca to doprowadzić, ale jesteśmy tutaj w takim gronie i w tym miejscu, w sercu Borów Tucholskich. Warunki tutaj są, myślę, że bardzo sympatyczne. Od tego września 2019 do 2020 minął rok bardzo szybko, ale w międzyczasie pojawiła się nowa rzecz, której nikt z nas nie zakładał, a więc mamy sytuację taką, gdzie obowiązują nas pewne normy. Tutaj również na poziomie można wstecz. Na poziomie uczestnictwa w konferencji, czy uczestnictwa w ogóle w obiekcie obowiązują nam na specjalne reguły, które są podane na stronie konferencji. Myślę, że tutaj zdrowy rozsądek dominuje. Zasadniczo obowiązuje nas noszenie maseczek w przejściach i przemieszczaniu się od pokoi. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w jednym stałym miejscu, to maseczki tutaj nie są obowiązkowe. Tutaj chciałbym na tym etapie bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i do uruchomienia tej konferencji. Zacznę w takim chronologicznym porządku. Przede wszystkim bardzo dziękuję kolegom, koleżankom z Politechniki Poznańskiej, którzy byli organizatorami 2 lata temu i udostępnili nam szereg informacji, szereg wiedzy, która była potrzebna do tego, żeby wystartować. Także tutaj szczególne podziękowanie na pana ręce profesora Ireneusza Maluidy i profesora Krzysztofa Talaśki. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy tutaj w tym zakresie wspólnie działać. Również ta współpraca spowodowała, że były podstawy do tego, aby ubiegać się o grant w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ten grant został złożony, ale został bardzo wysoko oceniony
ale nie dostał dofinansowania z jednego powodu. Powiedziano, taka główna argumentacja była taka, że ponieważ 24 edycje odbywały się bez dofinansowania z NAWY, to dlaczego ta 25 miałaby być dofinansowana, skoro radzicie sobie doskonale. Także takie było uzasadnienie. No, nie udało się, wnioskowaliśmy o 93 320 zł, no ale tutaj to się nie powiodło. Bardzo dziękuję pani profesor Darii Onduszowej, która była organizatorem zeszłorocznej konferencji, z którą również wymienialiśmy rozmowy i maile, i ta wiedza pani profesor bardzo się przydała do tego, żeby również zachować taki wysoki standard, jaki pani profesor narzuciła w zeszłym roku. Staraliśmy się tutaj też, aby wszystko było w najlepszym porządku, także bardzo witamy serdecznie panią profesor i panią profesor Marinę, które wczoraj przyjechały samolotem, także są jedynymi reprezentantkami ze Słowacji. Bardzo serdecznie witamy. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Może kilka słów na temat funkcjonowania. Rektor jest patronem tej edycji, profesor Jacek Woźny. Jak wiecie państwo, wszyscy przerabialiśmy temat nowej ustawy. W ramach nowej ustawy pojawiły się nowe struktury tak naprawdę w ramach uczelni. Na różnych uczelniach prorektorzy kierują różnymi fragmentami działalności uczelni. No i tutaj również mamy takie cztery obszary funkcjonowania. Jeśli chodzi o samą uczelnię, to w zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie uczelni, która powstała na bazie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1969 roku. Następnie przez pewien czas była Wyższą Szkołą Pedagogiczną, przez krótki dosyć czas Akademią Bydgoską i w 2005 roku został podpisany dokument przez pana prezydenta, którego nazwę Uniwersytet Kazimierza Wielkiego mamy do dzisiaj. Jest to największy uniwersytet w Bydgoszczy i drugi w regionie. Mamy aktualnie zatrudnionych około 600 nauczycieli akademickich i aktualnie około 8 tysięcy studentów studiuje na naszym uniwersytecie. No, dużą uwagę przykładamy do współpracy międzynarodowej w zakresie nauki, w zakresie dydaktyki i tutaj między innymi jednym z takich obszarów funkcjonowania jest Centrum Doskonałości Materiałów Porowatych, który powstał w 2002 roku w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej, obecnie właśnie Wydziału Mechatroniki. I te Center of Excellence, jak pamiętacie, to były takie komórki, które skupiały wtedy wysoki poziom nauki, innowacji i tutaj również w zakresie innowacji materiałów porowatych pan profesor Kubik, pan profesor Cieszko, pan profesor Kaczmarek, który również bardzo serdecznie pozdrawia jako dziekan Wydziału Mechatroniki, rozpoczęli taką właśnie działalność. Aktualnie oferta edukacyjna jest dosyć bogata, praktycznie ponad 50 kierunków studiów, specjalności i aktualnie na wszystkich uczelniach trwa ten okres rekrutacji, także dbamy o to, żeby ten stan był tutaj zachowany. Także na dzisiaj stan studentów mamy około 8 tysięcy. I zgodnie z nową ustawą struktura uczelni została nieco zmodyfikowana w stosunku do tego czasu, kiedy jeszcze było 7 wydziałów. Aktualnie mamy 19 jednostek, z czego te, które są pełnymi wydziałami, to są te wydziały, które mają pełne prawa akademickie, a instytuty to są te, które tych praw nie posiadają. Natomiast każda z tych jednostek to jest jednostka, która znajduje się dokładnie w konkretnej dyscyplinie nauki. Trzy z tych instytutów czy wydziałów, które zaznaczyłem na czerwono, to są te, które w ramach naszej konferencji są tematycznie najbliżej, tematycznie usytuowani. Główny obiekt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy znajduje się przy ulicy Chodkiewicza. To jest obiekt ponad 110-letni. Jest tam kampus główny,
którego wejście tutaj pozwoliłem sobie zamieścić. Jest w tej chwili duży ruch rzeczywiście związany z rekrutacją, a więc studenci już po wersji po internetowej rejestracji aktualnie już przynoszą dokumentację, dokumenty w wersji papierowej. I w tym momencie pozwoliłbym na zaprezentowanie takiego dwuminutowego filmu, który może w pigułce pokazuje naszą uczelnię. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję i proszę pozwolić, że w tym momencie też podziękuję firmie reprezentowanej przez pana Marcina Opechowskiego z Wrocławia, firma Martini Communications, która wyraziła zgodę na realizację tego przedsięwzięcia, jakim jest wersja internetowa konferencji. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, bo jak wiecie państwo, od jutra konferencję prowadzimy w trzech równoległych panelach i zagwarantowanie interaktywnej formy jednej i drugiej strony było nie lada wyzwanie. Także dziękuję panie Marcinie za przyjęcie tego zaproszenia. Wierzymy, że wszystko będzie tutaj dobrze działało. Nawiązując do filmu, chciałbym również podziękować, ale nie widzę pana dyrektora Centrum Transferu Technologii i Innowacji, który to film powstał w ramach projektu Inkubator Innowacyjności. No i tam te materiały PR-owe, reklamowe również miały swoje miejsce, co spowodowało, że możemy to w tej chwili wykorzystać w takiej formule. Przechodząc już do takiej części operacyjnej konferencji, 52 osoby zadeklarowały taką czynną gotowość udziału w konferencji w takich warunkach, jak tutaj jesteśmy. Także 52 osoby, jeszcze nie wszystkie dojechały. Z bardzo różnych zakątków, już poza Słowacją, przyjadą goście z Czech, chyba jeszcze ich nie ma. Mamy, witam pana, panie dyrektorze, tutaj w takim razie nie zauważyłem pana. Pan dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji. Bardzo przepraszam, to już wzrok w tym wieku, to już tak. A właśnie, a to przez maskę, to już usprawiedliwia. Także mamy przedstawicieli z wielu ośrodków naukowych. Politechnika Poznańska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Politechnika Warszawska miała być reprezentowana również przez pana prorektora, ale właściwie dwa dni temu okazało się, że nie może przyjechać.
i z ośrodków, które współpracują z uczelniami, z centrów przemysłowych, którzy również tutaj są uczestnikami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam w tej liczbie osób 52, którzy fizycznie są obecni. Według naszej wiedzy 64 osoby będą nas obserwowały, jak występujemy podczas prezentacji. Nie wiem, jaka jest aktualnie liczba oglądających, ale tam idzie w zasięgu w tysiące. Duża oglądalność. Mamy zagwarantowanych 94 referaty podczas konferencji do piątku włącznie do godziny 11. Z tym, że dzisiaj jest to w jednej formule, czyli według jednego kanału i w piątek również, natomiast we środę i we czwartek mamy trzy równoległe kanały, trzy równoległe sesje. Właśnie dzisiaj rozpoczynamy tą pierwszą część wprowadzającą. Za chwilkę przejdziemy do części drugiej i poproszę tutaj pana profesora Tomasza Klepka, ale za chwilkę, myślę, że małą przerwę tutaj sobie chwilkę jeszcze zorganizujemy. Te czerwone pola, które macie państwo w informacji, to są te prezentacje, które będą wygłaszane w wersji online. Pozostałe, czyli na biało, będą przedstawiane w wersji tradycyjnej. Wiem, że tam kilka zmian było, już tutaj państwo zgłaszaliście. Pan Marcin mówił, że to nie będzie problem, żeby ewentualnie zmienić samą formułę. Chciałbym również zarekomendować i zapowiedzieć jutrzejszy dzień, który w ogóle jest bardzo pracowity, bo zaczynamy od godziny 9, kończymy praktycznie o godzinie 18 z małymi przerwami. Chciałbym już państwa dzisiaj serdecznie zaprosić na galę, która będzie tą galą podsumowującą 25-lecia organizowania konferencji. I chciałbym również tutaj zarekomendować wykład pana profesora Mariana Dudziaka, który chciałby przedstawić genezę powstania tej konferencji i przedstawić historię. Jutro od 19 rozpoczynamy. Także bardzo dziękuję panie profesorze, że przyjął pan takie zaproszenie i tak trudne zadanie, bo to trzeba było tych materiałów zebrać. Także bardzo jestem wdzięczny i wszyscy jesteśmy wdzięczni, że pan profesor tutaj jako nestor tej właśnie konferencji wyraził na to zgodę. Bardzo dziękujemy. To jest pierwsza strona prezentacji pana profesora, także jutro zostanie przedstawiona w całości. Jak widzieliście państwo w programie, czwartek jest dniem nieco bardziej ulgowym, bo wykłady są tylko po obiedzie, natomiast rano przewidziane jest troszeczkę rekreacji. Pogoda jest zamówiona, także planujemy spływ kajakami rzeką Wdą od miejscowości Stara Rzeka. To jest około 5 kilometrów. Płynie się z prądem. Chyba że ktoś będzie chciał, można pod prąd, jest dużo ciężej. Taki spływ trwa około 2,5-3 godziny. Jest to dosyć o tyle ciekawa historia, bo zobaczcie państwo, że startujemy, my mieszkamy tutaj w tej chwili, w tym miejscu jesteśmy w hotelu. Tutaj jest rzeka Wda, która dochodzi do sztucznego zbiornika, który spowodowany został budową elektrowni w miejscowości Żur, a będziemy startowali tutaj u góry. Jest miejscowość, taka właściwie wioseczka, Stara Rzeka. Ta rzeka Wda jest bardzo, bardzo mocno urozmaicona. Bywa także po wichurze, po burzy, jest wiele drzew, które no, nie ułatwiają przepłynięcia. Zdarzały się wywrotki kajaku. Rzeczka na szczęście jest bardzo płytka, bo tam jest do pasa praktycznie, ale czasami ten rwący strumyk potrafi zrobić wiele bałaganu. Teraz nie było takich sytuacji. Myśmy z synem płynęli 3 tygodnie temu, także temat, jakby tutaj jest teren przebadany. Myślę, że nie będzie taki niespodzianek. Także od tego miejsca będziemy sobie płynęli gdzieś około, no powiedzmy, 3 godzin. Chyba że ktoś będzie miał ochotę, widzę, że na planie Google jest taka informacja, smażony pstrąg ubasi. Jak ktoś będzie bardzo głodny, to jest nowa inicjatywa pani sołtys miejscowości Stara Rzeka. Trafiony punkt biznesowy niesamowicie, tam są kolejki po prostu, żeby te pstrągi, które są hodowane u tej pani, można było skosztować w wersji
takiej właśnie wyborów tucholskich. Także to mamy przewidziane na czwartek. I teraz może krótko bardzo na temat logistyki. Ten obiekt jest dosyć ciekawy, bryle tutaj skomponowany, jest bardzo mocno rozłożysty, także odległość między krańcowymi punktami to jest prawie 400 metrów i niestety mamy w różnych miejscach nasze referaty. My aktualnie znajdujemy się tutaj w tym miejscu. To jest jedna część sali balowej. W tej części mieliśmy dzisiaj obiad, będą posiłki podawane, to jest ta część. Wchodziliśmy tutaj częścią od recepcji. Natomiast jeśli chodzi o miejsca, w których będą się odbywały poszczególne prezentacje, to ta sala właśnie tutaj, ona jest salą A, czyli pierwsza w tej kolumnie, sala balowa. Tutaj będą się odbywały te wszystkie wykłady, które są umiejscowione w pokoju numer A. Pokój numer B, czyli ten najbardziej oddalony, to jest sala myśliwska. Także to będzie środkowa kolumna. Natomiast sala C, to jest tak zwana prezesówka, sala prezesowa. One są dużo mniejsze niż ta obecna, ale standardowo dopasowana do naszych potrzeb. Ona znajduje się przy wejściu. I w zasadzie wejście do tej sali prezesowej jest z zewnątrz, czyli trzeba wyjść przez recepcję i tutaj w prawo będą drzwi do wejścia do tej sali. W czwartek, jak mówiłem, mamy taki bardziej rekreacyjny czas, kiedy musimy podładować akumulatory po takim ciężkim dniu, jak będzie jutro i w porze wieczornej przewidziane jest grillowanie i z kolei to grillowanie odbywa się w tej części, czyli tutaj jak popatrzycie Państwo, przez płot jest taka brama wyjściowa, tam się schodzi po schódkach w dół i tam będzie ta część grillowa. Także to tak mniej więcej wygląda. Także mamy salę A, salę B, salę C, no i barbecue we czwartek wieczorem. Jest mapka przy recepcji i w miejscu, gdzie się rejestrowaliście Państwo, także jeśli będzie potrzeba, to proszę sobie pobrać mapkę. No, wiem, że początki mogą być trudne, bo dojście do tej sali myśliwskiej, zobaczcie Państwo, jak idziemy stąd, to mamy pierwszy zakręt w lewo, drugi w prawo, jeden w lewo i tu na samym końcu będzie ta sala. I te korytarze są stosunkowo długie, można tam lekko zabłądzić. Są karteczki, tak, są informacje, także będziemy tutaj śledzili. Jeśli chodzi o informacje bieżące, będziemy starali się tutaj Państwu podawać. Na dzisiaj chciałbym życzyć Państwu bardzo owocnej, udanej konferencji. Życzę przede wszystkim zdrowia i życzę miłych wrażeń i powietrza zborów tucholskich. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu. Zrobimy teraz malutką przerwę na ewentualne jeszcze wgranie prezentacji i za chwilkę poproszę pana profesora Tomasza Klepkę, aby był tutaj chairmanem. Także bardzo dziękuję i życzę udanej konferencji dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do zajęcia miejsc. Proszę pozwolić, że jeszcze jedno zdanie powiem o uczestnikach konferencji, mówiąc o statystyce. Mówiłem o przedstawicielach różnych uczelni, ale umknęło, tutaj dziękuję za przypomnienie panu profesorowi, jest również grupa 6 osób, tak, z Akademii Kaliskiej, Academy of Kalisz, która tę nazwę ma od 1 września. Także witamy serdecznie również pana profesora i ekipę z Akademii Kaliskiej. Witamy serdecznie. Oddaję głos panu profesorowi Tomaszowi Klepka, który będzie prowadził sesję 5 wystąpień. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa na pierwszej sesji. Jest mi niezmiernie miło prowadzić ją na tak ciekawej konferencji w systemie hybrydowym. Myślę, że ten system jak najszybciej się skończy, ponieważ zawsze takie bezpośrednie kontakty naukowców z naukowcami są ciekawsze niż konferencja online, ale tu niestety musimy w tych warunkach pracować. Dziękuję bardzo za przybycie tak licznej grupy osób i chciałbym Państwu zaprezentować 5 prezentacji, które
częściowo będą online. Natomiast jeżeli chodzi o porządek, 15 minut prezentacja, 5 minut na zadawanie pytań. Jeżeli ktoś z Państwa na sali będzie miał ochotę zadawać pytania z uwagi na przekaz transmisyjny online, to proszę podnieść rękę, ja podejdę i przekażę mikrofon, z którego będzie zadawane pytanie. Pierwszą prezentacją, do której chciałbym zaprosić, nie wiem, które osoby będą, ale przeczytam tytuł: Assumption for Modeling of the Hot Plate Welding Process Considering the Automatic Welding and Machine Design. Jest wiele osób, które tam są wymienione: Krzysztof Wałęsa, Aleksandra Biszczanik i Reneusz Malujda, Dominik Wilczyński. Proszę bardzo, 15 minut czasu. Ja będę pilnował bardzo skrupulatnie, tak mnie prosili organizatorzy. I po 15 minutach proszę podnieść rękę, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie. And I'm from Poznan University of Technology, from Institute of Machine Design. And the topic of my presentation is assumptions for modeling of the hot plate welding process, considering the automatic welding machine design. The topic is connected with the round drive belts, which are often used in, for example, drive and conveyor systems in industry, and they are often made from thermoplastic elastomers, and they often have a few millimeter in diameter, and the main operation of the production process is the bonding step, in which we obtain the belt with a closed loop and with the precisely specified circumference, the length of the circumference. And in most cases, this bonding is performed by the hot plate welding using the hand technology, using the simple tools. And the main aim of our research workings is to design the automatic welding machine. Of course, in this case, in design process, we should to derivate the mathematical model of the hot plate welding process. Of course, select the welding parameters, and after that, design the automatic welding machine. But in our case, the welding process of the round drive belts, which are made of thermoplastic elastomers, and is some novel. So we decided to prepare the prototype of the automatic welding machine, and after that, considering the technical and technological possibilities, after that we want to develop our mathematical model. And of course, if we want to, for example, analyze the hot plate welding process, we can divide it to the five phases, considering the physical phenomena which occurs during the whole process. The first phase is the matching phase, in which we start to heating our belt, and the flat surface of the belt is aligned to in the hot plate welding surface, in which we consider that this surface is parallel and smooth. And of course, during the matching phase, we pressed the ends of the belt with some force to the hot plate. The continuation of heating process is in the proper heating phase. And in this case, we press the
ends of the belt to the hot plate using some smaller value, smaller amount of force. But in this case, we want to enlarge the area in which we have the plasticized material. So this is the distance P, plasticized distance. Plasticized distance is the dimension in which we have material in temperature higher than the welding temperature. And of course, the side effect of this action is enlarge a heated area. After proper heating, we have the switchover phase in which we retract the hot plate from the welding area. After that, always we have the joining phase, almost the most important phase in the whole hot plate welding process. In this phase, we press the ends of the belt or the welded item to each other. And in this case, the chemical reactions between macromolecules and mechanical interactions between them start. So in this case, we start to bonding the material. After the joining phase, of course, the last one, it is the cooling phase in which we cool down the weld. And of course, the stiffness and strength on the weld goes up. Of course, this is division of the phases of the hot plate welding cycle by the physical phenomena. And of course, in all of this, we have the heat transfer phenomena. For example, conduction, contact conduction, radiation and convection. Of course, radiation and convection say something about heat losses. And this classical approach, classical because we can find this in whole literature in about the hot plate welding process. The classical approach can be showed on the cyclogram with the correlation between pressing force and time, of course, with division into 5 phases. What is more important in this case, we control the welding process by pressing force. And in our opinion, in the case of round drive belts with very low stiffness and very sharp decrease of viscosity with temperature growth, in our opinion, this approach is not proper. Because in industrial conditions, the control of small forces with big error forces can be a little problematic. And having the knowledge about them, about it, we designed an automatic welding machine. And on the figure 9, we have the functional diagram of it. Of course, the principle is very, very simple. The belt is unwound from the spool and dosed by roller feeder through the cutting unit. Okay, and through the cutting unit to the grippers, and we have one fixed gripper, second the movable gripper, and the grippers grip the ends of the belt, rotate by 180 degrees, and press to each other or pressed
to the hot plate, which is in a welding unit. And the most important thing in our design is the fact that the movable gripper has 2 times larger velocity and displacement than the welding unit. And this is the constant proportion between them because they are mechanically connected. And this is the our welding device, automatic welding device prototype. Here we have control unit, working unit. This is the other side of our automatic welding device. Here we have the spool with the belt, we roller feeder, a movable gripper, a fixed gripper, and a heating unit. And here we have our device, our prototype, our device during the welding of relative short belt. Of course, here we have the fixed gripper, here we have the movable gripper. And having a knowledge about problems during the welding in our prototype, we modified the hot plate welding cycle and we shortened it. And the first phase of this cycle is the plasticizing phase, in which the most important parameter... Wcześniej, ten, który był. Ten. Jeszcze dwa wcześniej. Ten. Okay. So in this phase we have of course fixed belt and end of the belts, movable hot plate and movable the second end of the belt, and of course the correlation between velocities is here. So the most important parameter is the plasticizing velocity. Of course, the choosing of the plasticizing velocity is very important thing, because here we have comparison between them, between three cases: very low plasticizing velocity, very high, and medium. And as we can see in the point C, this is the ideal, almost ideal function, because when we have the proper plasticizing velocity, the correlation between plasticizing force and displacement is almost constant. So in this case, we have the predictable plasticizing process. And after plasticizing phase, we have the switchover, almost like the same in the classical approach. We have the pressing phase, in which we only control the velocity of pressing the ends of the belt, not the force. And we have the cooling phase, in which velocity and force FC is tends to zero, because we want to eliminate the buckling effect of the weld. And we can show the modify approach to the modeling the hot plate welding in the cyclogram. And as we can see, we have the correlation between velocities and process time. And only in 2 phases of hot plate welding, we should set some velocity, and we don't have to control the force. And to sum up, when we talk about modified hot plate welding cycle, we changed some problematic...
problematic parameter to control in the industrial conditions, which is the force. To velocity, which is easier to control. And if we want to say something about guidelines for modeling the hot plate welding process, we can say that we should take into consideration the kinematic controlling of this process, and we should control the two values of velocities, plasticizing velocity and joining velocity. And thank you for attention. Now is the time to ask authors about some questions. Everybody? Jeżeli są jakieś pytania, to myślę, że pytania będą też możliwe w kuluarach do autorów tej prezentacji. Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo. The next presentation will be the online session, and it's dark here inside. And non-destructive evaluation of BCC are difficult heat values. The authors online, I think I need your help. And musimy poczekać, aż będzie połączenie online. Jest to pierwsza tego typu konferencja, którą prowadzę w systemie hybrydowym. Myślę, że Państwo też są na jednej z niewielu tego typu konferencji, więc musimy troszeczkę poczekać. No, też puszczę. Ale masz wypnuty obraz. Do you hear me? Za dużo będzie pan mi na mnie razem z tą prawdziwym pomieszczeniem. Ok, nie mogę widzieć kamerę. No ja może. Okay, Mr. Milan, we are online session. You can start. You have 15 minutes and 5 minutes for discussion. Tak. Także, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás krátko oboznámil s obsahom mojho príspevku, ktorý má názov Nedeštruktívne testovanie umelých srdcových lopní. Motiváciou pre riešenie tohto riešenie bolo vytvárenie metodiku skúšania poškodenia umelých srdcových lopní. Metóda obsahuje NDT skúšanie s využitím infračervenej kamery. Šifrovaný objekt bol budený pomocou UTFI z ultrazvukového budenia. Ako vzorka bola zvolená umelá srdcová chlopňa. Celkom boli použité 4 vzorky, z ktorých boli na 3 poškodenia. Išlo o vrub, ktorý mal na jednotlivých vzorkách rozdielnú hĺbku. Elektronický spektrum sa delí na spektra, ako sú napríklad UV spektrum, viditeľné spektrum, mikrovlnné, rádio. Jedno z týchto spektier je aj IR spektrum, ktoré sa ďalej delí na viditeľnú oblasť, blízku oblasť, strednovodnú oblasť. To je v podstate oblasť, ktoré bolo vykonané meranie, a dlhovodnú oblasť. Tu využívajú kamery s nechladným detektorom. Toto rozdelenie nie je normalizované, preto sa môže v jednotlivých literatúrach líšiť. Práce sú opísané bezkontaktné merania založené na snímaní IR žiarenia. Všetky infračervené detektory vychádzajú z Planckovho žiarenského zákona, ktorý má nasledovný tvar. A vyjadruje závislosť medzi teplotou a vlnovou dĺžkou žiarenia. To nám umožňuje učiť zmenu teploty analyzovaných objektov, ktoré vstupuje do vzťahu napríklad pre termoelasticitu. Je charakterizovaný grafom, kde sú krivky pre jednotlivé teploty v závislosti od spektrálnej hustoty vyžarovania čierneho telesa a vlnovej dĺžky. Graf vymedzuje aj jednotlivé oblasti, v ktorých pracujú IR kamery.
Emisivita daná Planckovým zákonom dáva do pomeru spektrálnu hustotu vyžarovania reálneho telesa so spektrálnou hustotou vyžarovania radiácie čierneho telesa, absolútne čierneho telesa. Radiačná citlivosť detektoru v závislosti na vlnovej dĺžke propadajúceho žiarenia INSB detektoru MVIR, to je zelený graf, to je tento. Fialová plocha pod krivkou znásobňuje energiu, ktorá je detekovaná detektorom, keď čiernym telesom je emitovaná energia podľa Planckovho zákona. To je táto plocha. Keď pre každú teplotu spravíme závislosť radiácie od vlnovej dĺžky, získame kalibračnú krivku pre infračervenú kameru. To je táto krivka. Všetky merania tejto práce sú založené na zachytení čo najmenšej teplnej zmeny. Ak napríklad tej termoelastickej analýze dochádza k zmene pi napätia o 1 MPa a pri oceli zodpovedá to zmene teploty o 0,1 tisícina Kelvina. Je nutné registrovať veľmi malé teplotné zmeny, pričom rozlišenie kamier je pri najmenšom na úrovni 0,2 stotiny Kelvina. Tento problém môžeme riešiť pomocou metódy lock-in, ktorá mnohonásobne zvýši citlivosť kamery. Metóda je založená na predpoklade, že budiaci signál môžeme periodicky pulzovať alebo byť akokoľvek inak amplitúdou menený určitou frekvenciou nazývanou lock-in frekvencia. Metóda lock-in je Fourierová transformácia meraného signálu, pričom sa určujú amplitúdy pre sinusovú a kosinusovú zložke budiacej frekvencie. To je tu sinusová zložka, kosinusová zložka. Prakticky vstupuje signál FT, je prenásobený pomocou kosinusovej a sinusovej váhového faktoru, to je tu. Po následnom spremierovaní dostávame zobrazenie vo fáze amplitúdové. To zobrazenie vo fáze, to je zobrazenie amplitúdové. Poznáme niekoľko typov budenia, a to mechanické, využíva sa pri termoelastickej analýze. Ďalej to sú ultrazvukové, optické, laserové, indučné. Tieto typy budenia sa používajú pri NCC skúškach, ktorých cieľom býva zvyčajne detekcia defektov. V tejto práci boli pri meraniach taktiež použité NCC skúška s ultrazvukovým budením. Princíp práce tejto skúšky je nasledovný. Vzorky sa pomocou budiča vysiela ultrazvuková vlna, to je tu, pomocou ktorej sa vnáša energia do objektu, to je tu, a súčasne vyžaruje aj detekovaná IR kamerou, to je tu. Anomálie v rozložení registrovaného žiarenia zodpovedajú anomáliám v excitovanej vzorke. Signál z kamery a budiča je pomocou metódy lock-in spracovaných v PC, to je tu. Umelá chlopňa bola umiestnená pod budič, to je tu, a je rozložená, aj podložená oceľovou plátňou. Sonodroda je obalená čiernou páskou z dôvodu korekcie odrazu radiácie na meranú vzorku. Celý priebeh budenia bol snímaný infračervenou kamerou FLIR SC7500. Ide o kameru s kladeným detektorom indium antimon. Základné rozlišenie je 325x256 pixelov, snímkovacia frekvencia je 383 Hz. Typické aplikácie pre UTWIS sú detekcia trhlín, otvorené alebo tiež natvorené trhliny, nezáleží na ich orientácii, testovanie adhezívnych, nitovaných a zváraných spojov, charakteristika multimateriálových spojov. Detekcia delaminácie v kompozitových materiáloch. Tu už môžeme vidieť snímku po vybudení. Budiaca frekvencia bola 0,3 Hz. Ide o prvú vzorku, poškodenie je znázornené pravo hore červeným kruhom. Je tu. Je tam vidno svetlé miesto, ktoré znázorňuje poškodenie.
Durazdorka, budiaca frekvencia bola 0,6 Hz, poškodenie viditeľné na tom istom mieste, v tomto prípade je zárez lepší, ako tomu bolo pri prevzorke, je možné pozorovať stratu šumu pozadí, je to spôsobené použitím viacerých premerovacích periód. Tu je vidno tú stratu šumu v tejto oblasti. Posledná tretia vzorka, tu je zárez najhlbší, taktiež bol vytvorený a pozorovaný na tom istom mieste. Bude sa frekvencie 0,65 Hz. V základnom meraní bol vytvorený postup detekcie a poškodení na vzorkách. Ako vzorky boli zvolené mimosrdcové chlopne z materiálu z ďatiny TI-6AL4V, na troch zo štyroch vzorkách boli vytvorené zárezy s postupným zväčšujúcou sa hĺbkou. Ako budiace zariadenie bolo použité ultrazvukové budenie UTWIS, ktoré pracuje na základe Lukin metódy. Najskôr bolo ultrazvukové budenie vykonané cez celú škálu frekvencií, aby bola vybraná najvhodnejšia frekvencia pre jednotlivé typy vzoriek, ktorými bola nasledovne budená. Poškodenia sa prejavili pri daných budiacich frekvenciách. Metóda sa dá považovať za vhodnú pre aplikáciu na umelú srdcové chlopne. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much for your presentation. It's very interesting. It's somebody in real time have a question? If not, we come back to real time and next presentation will be on the subject development trends in the belt transmission with V-belt. Piotr Krawiec, Grzegorz Domek, Łukasz Warguła. Zapraszam. Nie ma na sali? Nie dojechali. No w takim razie następna prezentacja również w czasie rzeczywistym. Tu jest ciemno jakoś, muszę przejść tutaj. Pan Dariusz Mikołajewski zaprezentuje wszystko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Reprezentuję Instytut Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prezentacja, którą pokażemy, podsumuje prace, które są realizowane w Instytucie Informatyki oraz na Wydziale Mechatroniki w zakresie wsparcia sztuczno-inteligentnego, czy też wsparcia inteligencją obliczeniową rozwoju druku 3D i inżynierii odwrotnej. Zostało to zrealizowane, te badania były realizowane w zespole z udziałem pani profesor Rojek, pani Nowak, pana Szczepańskiego i pana profesora Macko. I ta prezentacja jest krótkim podsumowaniem i jednocześnie wprowadzeniem do wystąpień, które będą w dniach kolejnych. Między innymi jutro, zapraszam serdecznie. Proszę następny slajd. Pytanie, po co nam tak naprawdę druk 3D? Proszę Państwa, druk 3D w tej chwili, uwaga, to jest 1% produkcji. To jest bardzo mało. Druga sprawa, przyrost roczny, dynamika wzrostu 25-29%. W tym roku prawdopodobnie zapaść na poziomie 8%. Więc pytanie, po co nam to wszystko? Okazuje się, że technologicznie obszar wytwórczy był do tej pory lekko opóźniony w stosunku do tego, co w innych dziedzinach zostało zrealizowane od lat 80. dzięki rewolucji cyfrowej. I rewolucja cyfrowa dopiero wkracza do przemysłu wytwórczego poprzez między innymi przemysł 4.0. Proszę, następny. Tradycyjnie my produkujemy różnego rodzaju obiekty głównie przez usuwanie materiałów. W druku 3D jest to realizowane w sposób odwrotny, tak? Dokładamy materiał w sposób planowy do już istniejącego produktu. Proszę dalej. Pytanie, dlaczego my wykorzystujemy sztuczną inteligencję do rozwiązywania problemów, które wydawało nam się w wielu dziedzinach przemysłu wytwórczego są od dawna znane, zdefiniowane i w zasadzie no, prawie wszystko wiemy. Właśnie to jest ten problem. Do rozwiązania stosunkowo prostych problemów w przemyśle wytwórczym potrzebna jest duża ilość danych
wiedzy, badań, długotrwały proces wnioskowania, obliczania i tak dalej. Więc my próbujemy za pomocą inteligencji obliczeniowej zoptymalizować ważne reguły, zasady, które być może częściowo są już znane, ale sztuczna inteligencja potrafi to zrobić szybciej, wydajniej, o czym powiemy za chwilę, co wynika z naszych badań, być może w sposób trochę inny, niż by to zrobił człowiek. To jest bardzo ważne, dlatego że my jesteśmy przyczynieni do pewnego toku myślenia, tak? Sztuczna inteligencja nie myśli. Ona stosuje pewne reguły wnioskowania, które pozwalają jej być może na podstawie tych samych danych w sposób szybszy, efektywniejszy osiągnąć zupełnie inne wyniki, być może dalej idące. Jako prosty przykład podam, tak, kora mózgowa człowieka ma warstw 6, głębokie sieci neuronowe do 10. W związku z powyższym my potrafimy odróżnić kota od psa oraz kota podobnego do psa od psa podobnego do kota, ale nie wiemy jak. Natomiast sztuczna inteligencja idzie dużo głębiej i wyciąga takie cechy, o których my nawet być może nie wiemy intuicyjnie. Dlatego jest w stanie uwzględnić pewne aspekty produkcji, wytwarzania i tak dalej, o których my byśmy być może nie pomyśleli, nawet gromadząc wielki zespół inżynierów. Szybsze algorytmy, bardziej efektywne, przepraszam, można cofnąć o jeden? Szybsze, efektywniejsze algorytmy mogą pomóc zredukować procesy przetwarzania czy wytwarzania ręcznego realizowane przez ludzi. O tym też za chwilę powiemy na przykładzie. Również sztuczna inteligencja potrafi w sposób automatyczny lub półautomatyczny lepiej wykorzystywać wielką ilość danych, która jest pozyskiwana w procesach wytwórczych i w tym samym lepiej pozwolić na lepsze zarządzanie oraz wykorzystywanie istniejących już zasobów. Poproszę dalej. Dlatego inteligencja obliczeniowa jest dla nas jakby naturalnym rozwiązaniem, przedłużeniem dotychczasowych procesów, o których mówimy, między innymi w inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej. W sposób naturalny przeszliśmy od technologii takiej klasycznej, analogowej, jeszcze rysowałem rysunki techniczne na kalce technicznej, prawda? Potem pojawiły się systemy CAD i nagle co z tym wszystkim zrobić? Po co nam te wszystkie dane? Co więcej, my mamy mnóstwo obrazów medycznych ludzi, tak? Skanów i tak dalej, od tomografii komputerowej poprzez rezonanse magnetyczne, różnego rodzaju formy obrazowania, dane liczbowe z badań laboratoryjnych, nagle okazuje się, że tych danych mamy dookoła siebie mnóstwo, tylko nie potrafimy ich zinterpretować, nie potrafimy zgromadzić ich w jednym miejscu, wprowadzić wspólne reguły wnioskowania, co pozwoliłoby nam efektywniej nie tylko wykorzystać już istniejącą wiedzę, ale lepiej zaplanować to, co my będziemy robić w przyszłości z tym. Tak? Czyli pracujemy nie tylko na bazie tego, co już mamy, ale pracujemy na konto tego, co będziemy mieli w przyszłości. Proszę następny slajd. Proszę zobaczyć, że tak jak mówiliśmy, od lat 80. jest przejście w przemyśle wytwórczym od technologii analogowych do technologii cyfrowych. Mimo że technologie cyfrowe mają mnóstwo wad, to my nauczyliśmy się te technologie w pewien sposób oswajać i te wady nam tak nie przeszkadzają. Tak? Generalnie, pomimo że udział druku 3D jest tak mały w przemyśle wytwórczym, uważa się, że następna dekada dzięki między innymi internetowi rzeczy będzie dekadą druku 3D inżynierii odwrotnej, dlatego że pozwoli na pełną indywidualizację produktów. Tego, czego do tej pory nie było. Produkcja masowa, ale zindywidualizowana. Co, pogodzenie czegoś, co wydaje się nie do pogodzenia. Tak? Jak można coś produkować masowo, a każde jest inne? No i okazuje się, że próbujemy odpowiedzieć na to pytanie również z użyciem sztucznej inteligencji. Poproszę następny slajd. Proszę Państwa, druk 3D ma wiele zalet i wiele wad. Za pomocą sztucznej inteligencji próbujemy rozwiązać te problemy, które do tej pory wydawały nam się nierozwiązywalne, czyli w przypadku druku 3D, inżynierii odwrotnej, wieloetapowe, skomplikowane procesy. Duża ilość wiedzy potrzebnej, znajomość wielu różnych rodzajów oprogramowania, które były ciężkie do przetworzenia w sposób półautomatyczny, ciężkie do pełnego zautomatyzowania. Długotrwała produkcja.
To jest gigantyczny problem, czyli jeden detal drukuje się bardzo długo. Dalej, wybór technologii i jej cech. To znaczy mamy dużo materiałów, o czym powiemy za chwilę. Mamy dużo technologii, mamy naprawdę gigantyczne możliwości i chciałbym zobaczyć jednego człowieka, który to wszystko ogarnia. I to jest pewien problem, tak? Kwestie materiałowe, nowe, zupełnie niespotykane wcześniej materiały. Kwestie środowiskowe, czyli co? Druk 3D też zanieczyszcza środowisko. Też pyli, też powstają odpady, z którymi coś musimy zrobić. Proszę następny slajd. Proszę zobaczyć, musimy dokonać pewnej analizy wieloczynnikowej, której człowiek nie jest w stanie dokonać samodzielnie. Tutaj mamy przykłady, jakie w czasie poszczególnych faz musimy prowadzić analizy dotyczące na przykład inżynierii materiałowej, projektowania, ale projektowania ukierunkowanego głównie na druk 3D. Jest to specyficzny rodzaj projektowania, ponieważ skan z druku, skan obiektu 3D to jest chmura punktów, tak? Obiekt, który jest drukowany w 3D, czasami szybciej człowiek narysuje ręcznie, niż go wprowadzi do programu z wymaganymi parametrami. Również kwestia znajomości pewnej aplikacyjności rozwiązań, czyli nie wszystko, co nam się wydaje fajne na rysunku, co będzie nam się podobało, nie wszystko da radę przetworzyć w produkt, który nie tylko będzie użyteczny, nie tylko będzie akceptowalny przez użytkowników, ale przede wszystkim przyjmie się na rynku. Proszę następny slajd. Tutaj jest dalszy ciąg, proszę zobaczyć analizy materiałowej, którą między innymi prowadzimy pod różnymi kątami i nagle się okazuje, że tych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zwykłym druku 3D z PLA, no to my braliśmy pod uwagę około 50, udało nam się to zmniejszyć do 16. To już jest bardzo dobry wynik, tak? Również dzięki sztucznej inteligencji. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, to jest ten problem, o którym mówimy. Mnóstwo procesów, mnóstwo technologii, mnóstwo specyficznych obszarów zastosowań typu przemysł lotniczy czy kosmiczny, przemysł samochodowy, nauki o zdrowiu czy też praktyka kliniczna, gigantyczny rynek protez, ortez i tak dalej, no i rozwoju produktów, tak, zupełnie nowe produkty, których wcześniej nie było, bo nie było możliwości technologicznych ich wytworzenia. Materiały, całe mnóstwo materiałów. Nagle okazuje się, że okej, mamy fajny produkt, chcielibyśmy coś zrobić, wybierzmy coś z tego. I zaczynamy wchodzić, wgryzać się i niekoniecznie wybierzemy rozwiązanie optymalne. Okazuje się, że sztuczna inteligencja potrafi to zrobić lepiej, szybciej, wydajniej. Poproszę następny slajd. Sztuczna inteligencja może próbować rozwiązać problem bez interwencji człowieka. To jest bardzo ważne, bazując tylko na ubiegłych danych i na doświadczeniach z ubiegłych lat. Tak postępuje się w tej chwili w medycynie. Lekarze wnioskują na podstawie książek, tak, i wyników badań. I to się zaczyna sprawdzać, natomiast okazuje się, że w tej chwili zaczynają powstawać systemy do leczenia osób zdrowych, prewencyjne. Taniej nie chorować niż chorować. W związku z powyższym powstają całe systemy sztuczno-inteligentne, które będą badały osoby zdrowe. I te osoby nie będą musiały chodzić do lekarza w związku z tym, że będą chore, ale będą chodziły po to, żeby pozostać zdrowymi. To samo będzie w przypadku technologii wytwórczej. Przemysł 4.0, kontrola techniczna na całym w czasie całego trwania procesu produkcyjnego i w czasie całego trwania produktów. Nikt nie będzie wymieniał za chwilę uszkodzonych części, tylko będzie wymieniał części na chwilę przed uszkodzeniem. Bo uszkodzenie może być zbyt kosztowne. Więc okazuje się, że zbieranie danych z czujników to jest to, na czym za chwilę być może skupi się również inżyniera mechaniczna. Redukujemy ryzyko błędu. Kształtujemy produkcję automatyczną. Proszę zobaczyć, my mamy zbyt dużo lat już wolnego rozwoju, wolnego eksperymentowania. Musimy zrobić to samo, tylko dużo szybciej i dużo dokładniej.
Proszę. Proszę Państwa, to co możemy wesprzeć i do czego Państwa też będziemy zachęcać, żeby Państwo weszli w dyskusję z nami. Analiza procesowa, tak? Również specyficzne procesy w szczególnych warunkach, nietypowych. Procesy, które na przykład zaczynają się szybko, a potem są prowadzone ze zmienną prędkością. Dalej, optymalizacja parametryczna, tak? Czyli uzyskiwanie takich warunków, które wydawały nam się, że są no, trudne do wyliczenia bezpośredniego. Optymalizacja energetyczna, bardzo ważna rzecz, tak? Coraz ważniejsza. Widzimy, jak idziemy w stronę tych elektrycznych samochodów i niezanieczyszczania środowiska. Zredukowana liczba błędów, tak? Czyli to, co mówiliśmy, kontrola techniczna w ramach przemysłu 4.0 przez cały proces produkcyjny. Dalej, automatyzacja całego procesu druku 3D. Nie odbiera to nam pracy, ale pozwala przenieść część wysiłku w druku 3D w cudzysłowie do domu klienta. Nie mówimy, że każdy sobie będzie mógł wydrukować pistolet czy samochód, natomiast być może prostą rzecz, którą normalnie kupiłby w sklepie, będzie mógł wydrukować z rzeczy, które będzie miał, z materiałów, które będzie miał pod ręką. Quality prediction to jest bardzo fajna rzecz, czyli co? Przewidywanie jakości. Wiemy, kiedy dana część pogorszy się w obsłudze, kiedy będzie trzeba ją wymienić. Czasami to jest już programowana utrata jakości, co powoduje, że będziemy mieli taką sytuację, że będziemy reagowali na awarie, które jeszcze nie nastąpiły. Coś jak zapobieganie morderstwu przed jego dokonaniem, nie? I o to nam chodzi. Tak, koszty będą mniejsze, koszty uszkodzeń, chociażby samochodu, będą mniejsze. Rozwój nowych materiałów oraz wybór dotychczasowych. Tutaj naprawdę jest gigantyczny postęp, samych rodzajów ceramiki jest mnóstwo, a proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili drukujemy tkanki unerwione i tkanki unaczynione, bez krwi oczywiście jeszcze, tak, i bez płynów strojowych, ale z bioinku. 70% przeżywalności tkanek. Nagle się okazuje, że można druknąć komuś skórę z zapasu, tak? Również uwaga, coś, o czym do tej pory się mało mówi, nad czym prowadzimy również tu badania. Wpływ druku 3D, wpływ tworzyw sztucznych i ich pojawianie się w powietrzu lub zanieczyszczeń w materiale drukowanym, uwaga, na skutek samego druku. Druk zanieczyszcza. Druk jest niebezpieczny dla zdrowia. Trzeba zachować warunki bezpieczeństwa. W domyśle nie każdy może sobie drukować, co chce, tylko musi analizować środowisko, zbierać dane z czujników i myśleć, co dalej z tym zrobić. Poproszę następny. Przypadek pierwszy. Automatyzacja zadań takich typowo wykonywanych przez człowieka, tak, czyli zbieranie danych, monitorowanie kosztu, planowanie i tak dalej. Możemy użyć sztucznej inteligencji do, uwaga, poprawy procesów planowania produkcji. Zwracam uwagę na problemy z lean management. Pandemia udowodniła, że takie bardzo ścisłe dostawy, zgodnie z modelem Toyoty, nie są najlepszym rozwiązaniem i wiele firm miało przez to problemy. Również selekcja materiału może być zautomatyzowana. Również pewne rekomendacje odnośnie rodzaju materiału, który mógłby być użyty w miejscu obecnego, mogą być generowane automatycznie. Proszę zobaczyć, jak to sprzyja, może nie amatorskiemu, ale powszechnemu użyciu druku 3D. Ten 1% udziału w produkcji wytwórczej ciągle nad nami wisi. Tak? Pytanie, dlaczego to jest tylko 1%? No między innymi dlatego. Proszę dalej. Okej. Proszę zobaczyć. Z badań wynika, również naszych, że dzięki użyciu sztucznej inteligencji przeciętna część może być, może podlegać redukcji przygotowania druku. Nie mówimy o samym druku, tak? Przygotowania z 30 minut do nawet 5 do 30 sekund, tak? Czyli tak naprawdę 60-krotnie, tak?
Oczywiście to nie jest idealne. To jest tak jak pisanie automatycznego oprogramowania. Tak? Nikomu nie życzę poprawiać takiego oprogramowania napisanego przez automat. Ale możliwości istnieją. Musimy doskonalić, tak? Przez redukcję tego czasu my staramy się zmniejszyć użycie lub zoptymalizować użycie drukarki, wyeliminować błędy, a także zredukować liczbę iteracji potrzebnych do wykonania poszczególnych procesów, tak? Stąd redukujemy również, uwaga, złożoność tradycyjnego projektu, tak? I staramy się wycisnąć z tych maszyn najwięcej, jak się da. Proszę zobaczyć, że to się jak wzajemnie uzupełnia. Poproszę. Typowo, no to formy, tak? Otrzymanie form wcześniej były robione ręcznie. W tej chwili coraz częściej to wszystko jest robione tylko w pamięci komputera, tak? No, rewolucja w inżynierii rehabilitacyjnej ogromna. My drukujemy egzoszkielety, tak? Co kiedyś było niemożliwe. Jak można egzoszkielet, pani profesor Rojek, która obecna jest kierownikiem projektu, egzoszkielet na rękę, tak? Jeszcze 5 lat temu, jakbyśmy tak pomyśleli i taki projekt złożyli, to być może NCN ustosunkowałby się negatywnie. Natomiast my to robimy w tej chwili na co dzień, tak? To jest już normalna nasza działalność. Proszę dalej. Nowe materiały. Nowe materiały stają się coraz bardziej złożone, wymagają lepszego dopasowania parametrów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile jest filamentów, tak, na świecie. Są ogromne ilości, powstają całe rodziny nowych medycznych filamentów na bazie proszku szklanego, z których każdy ma inne własności. To już nie jest tak, że my sobie wybieramy, mamy 10 materiałów. To są gigantyczne, to są setki i tysiące rodzajów filamentów, z których każdy teoretycznie spełnia nasze wymagania. Stąd my prowadzimy na przykład badania wytrzymałościowe, które pozwalają nam sprawdzić, czy na pewno w produkcie ten filament będzie miał odpowiednie parametry. I to trzeba brać pod uwagę i po to nam jest potrzebna sztuczna inteligencja, żeby nawet może przewidzieć tego typu parametry. Proszę następny. To, co mówiłem, drukowalność danego przedmiotu może być przewidywana, zanim zaczniemy drukowanie. Do tego dążymy. Czyli sztuczna inteligencja, co? Może dobierać nam materiał, może optymalizować kształty pod kątem procesu, bo nie wszystko da się wydrukować, co nam się wydaje, że da się wydrukować, przynajmniej przy danych warunkach, przy danej drukarce, przy danej technologii, przy danym doborze materiału i tak dalej. Dalej, coraz więcej jest tego typu firm, które rozwijają departamenty czy wydziały druku 3D. Po co? Skoro produkcja wynosi 1%. Właśnie po to, żeby zobaczyć, na którym momencie, w którym momencie procesu produkcyjnego i rozwoju technologii 3D można płynnie przejść na technologię druku 3D. Proszę dalej. Również to, co rzadko jest realizowane, na przykład dzięki parametrom fraktalnym, możemy jednocześnie kontrolować nie tylko geometrię obiektów, ale również ich kolory. No, po co nam to? Okazuje się, że proszę zobaczyć, że wizualizacje w ten sposób mogą być zupełnie realistyczne, tak? I możemy kontrolować, czy naprawdę przedmiot, który wydrukujemy, a w tej chwili nie jest to normą, będzie miał na pewno taki kształt i kolor, jak sobie założyliśmy. I jest to, po pierwsze może być przewidywane, po drugie jest to, dane są zbierane z analizy obrazu, więc te kolory są rzeczywiste. Poproszę dalej. Wybór materiału, pierwsza rzecz. Nowe, zupełnie materiały o zupełnie nieznanych wcześniej własnościach, być może z których produkcja na wcześniejszych etapach typowej produkcji wytwórczej byłaby niemożliwa za pomocą technologii, które były do tej pory dostępne. No, standard drukowania z tytanu, aluminium, stali konstrukcyjnej i tak dalej, to już jest takie zupełnie, tak? Ale nagle się okazuje, że za chwilę zaczniemy drukować zapasową wątrobę, serce, tak? To są zupełnie inne materiały.
inne rodziny. To też jest inżynieria materiałowa. Tworzywa sztuczne o różnym stopniu biodegradowalności. I nagle to stanie się czymś normalnym. Sztuczna inteligencja jest w stanie przetwarzać bardzo duże ilości danych, bardzo szybko, w sposób taki, który, na który być może człowiek by nie wpadł. Dlatego tego typu zaawansowane, nie bójmy się użyć tego słowa, organy lub nawet urządzenia, również wbudowane w człowieka, bo przypominam, że pierwszy cyborg, profesor Kevin Warwick, powstał w 2000 roku i żyje, będą realizowane praktycznie na co dzień. Nie dzisiaj, nie jutro, ale za 5 lat na pewno. Poproszę dalej. Również, uwaga, druk wielomateriałowy. Do 10 materiałów z jednej drukarki. O różnych własnościach. Już nie mówimy o druku obwodów elektronicznych, tak? Ale mówimy tutaj o dużo bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Również z użyciem systemu wizyjnego, który używa systemu jakby analizy wizji do zobaczenia tego, co się dzieje w drukowanym produkcie. Poproszę dalej. To, co chcielibyśmy zrobić. I może z udziałem państwa, tak? Potencjał niezidentyfikowany. Czyli co? Rozwiązywanie problemów. Kurczę, coś mi nie działa. Heurystyczne, tak? Rozwiązanie problemu. Coś mi nie działa. Nie wiem, co mi nie działa. Spróbuję to opisać. Może inteligencja obliczeniowa, taki helpdesk bot mi doradzi, dlatego że zada te pytania, których my nigdy jeszcze sobie nie zadaliśmy, tak? No nie działa, bo nie działa, pewnie się dysza zapchała, tak? No a to nie musi iść w tą stronę, tak? Czyli coś takiego jak taki troubleshooting guide, tak? Helpdesk, ale taki inteligentny, tak? Poproszę następny. Proszę państwa, rezultat naszych wieloletnich badań. Tak to wygląda. Chcielibyśmy, żeby również dzięki państwu pojawiły się tu nowe punkty. Być może bardzo opłacalne, bardzo szybkie, bardzo efektywne w wykorzystaniu. My wiemy, co w jakim obszarze druku 3D działa. Gdzie chodzą sztuczne sieci neuronowe, w tym głębokie, algorytmy genetyczne, reguły decyzyjne, tak i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, poproszę ostatni slajd, można? My wiemy, czy następny? Jeszcze jeden. My wiemy, że możemy rozwijać druk 3D, inżynierię odwrotną, jednocześnie zmieniając kwestie organizacyjne tego druku, czyli sam system produkcji, technologiczne, czyli nie tylko urządzenia i materiały, ale być może coś jeszcze i materiałowe, tak? Tworząc, dopasowując materiały do potrzeb w sposób półautomatyczny, idąc szybciej, wydajniej, efektywniej w stronę przemysłu 4.0. I to, co jest ważne, co mi się wydaje w tym kontekście naszym uczelnianym chyba jednym z ważniejszych rzeczy, ludzie coraz częściej idą do pracy wcześnie. Kształcenie takie inżynierskie, jakiego my doświadczyliśmy, nie powiem, że jest w zaniku, bo to jest złe. To nie o to chodzi, tak? To nie jest to podejście. Natomiast informatycy zaczynają pracować na drugim roku studiów, zanim zdobędą w ogóle szlify inżynierskie, tak? Również dzięki tym systemom możemy w pewnym stopniu nadzorować to, co jest robione, co jest realizowane w fabrykach, co robią ci ludzie, tak? Być może zbyt mało doświadczeni, żeby realizować te funkcje, które realizują w tej chwili w firmach. Dlaczego? Bo zapotrzebowanie na nich jest upiorne, gigantyczne i oni znajdują pracę, nawet jeśli nie są w pełni wykształconymi magistrami, inżynierami na przykład. Tak? I to jest też sposób, żeby weryfikować produkty, wiedzę tych ludzi, bezpieczeństwo poszczególnych rozwiązań, żeby troszeczkę myśleć za nim. I tu też realizujemy pewną misję nauki, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Dziękuję bardzo za ciekawą prezentację. Jak państwo zauważyliśmy, przedłużyliśmy trochę czas, bo pan bardzo interesująco mówił, więc może są pytania jakieś na sali? Proszę bardzo. Współautor prezentacji.
Dziękuję bardzo. Ja nie tyle, no nie wypada współautorowi pytać współautora, ale chciałbym tutaj taką dyskusję poddać pod uwagę Państwa, bo w większości my jesteśmy tym pokoleniem, które przerabiało te wszystkie elementy, te osiągnięcia techniki 3D, ale wcześniej jeszcze samej techniki zapisu grafiki. Pamiętamy jeszcze deski kreślarskie, niektórzy pewnie tusz, młodzież pewnie tak już patrzy z innej perspektywy, ale te osiągnięcia, które myśmy przerabiali na poziomie chociażby AutoCAD-a, tych pierwszych prób grafiki konturowej, przełożenia tego na modele przestrzenne, to spowodowało niesamowicie dynamiczny rozwój. I tutaj chciałem tutaj przedstawić sylwetkę pana profesora, który jest specjalistą z zakresu biocybernetyki i zajmuje się zagadnieniami interfejsu mózg-komputer. I okazuje się, że ta przestrzeń komputerowego wspomagania projektowania jest niezwykle w tej chwili szeroka i tak naprawdę to te narzędzia nowoczesne powodują, że to się gdzieś tam pojawia w różnych odsłonach. I mimo wszystko mam pytanie do pana profesora, polegające na tym, jak wyobraża sobie, czy jak przewiduje rozwój tych technik, o których pan profesor wspominał, jak one będą, pana profesora zdaniem, wchodziły w interakcję na przełomie lat 10, 20, 30 lat do przodu. Jak pan profesor widziałby to, ale z punktu widzenia właśnie takiego i mechanika, ale też informatyka? Już więcej nie będę pytał. Ja odpowiem tak, że generalnie obowiązuje we wszystkich naukach, bo pan profesor mi powiedział, ja robię drugi doktorat z medycyny, więc z neurologii, więc jakby idę w tym kierunku, ale o co chodzi? Obowiązuje taki doktryna jak najmniejszej interwencji. Generalnie są trzy poziomy wspomagania, również za pomocą tego typu urządzeń, dowolnych urządzeń mózgu, tak? Czy układu nerwowego, czy jak to będziemy ujmować, tak? Z punktu widzenia informatyki to są systemy obliczeniowe. Po pierwsze, jeżeli sygnały są zbyt słabe, to się je tylko wzmacnia. Nic więcej. Jeżeli sygnały są niekompletne, mówimy o sygnałach w mózgu, to się je tylko uzupełnia o te brakujące komponenty. Nic więcej. Dopiero jeżeli sygnałów nie ma w ogóle, to się wstawia symulatory, tak? Czy elektryczne, czy jakieś inne, tak? Tu między innymi badania profesora Harata, tak? Gdzie można za pomocą sztucznej symulacji elektrycznej, na przykład wygasić łaknienie u osoby z otyłością, tak? Lub też wygasić drżenie u osoby z chorobą Parkinsona. Ale my już dzisiaj wiemy, że sygnały, które są do tego używane, również w rozwiązaniach firm izraelskich, są nieoptymalne. To też jest zadanie dla nas, tak? Generalnie, proszę Państwa, nam zależy tak naprawdę na tym, jeżeli mówimy tutaj o stopień jakby interwencji, tak, żeby każdej osobie, która na swoje nieszczęście została dotknięta jakimś deficytem lub zespołem deficytów, w stosunkowo krótkim czasie, bezboleśnie, umożliwić funkcjonowanie z pełną sprawnością lub, uwaga, z największą dla niej dostępną sprawnością, ponieważ może się okazać, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić człowieka do pełnej sprawności. No tak bywa. Niestety nie jesteśmy w stanie leczyć wszystkich chorób, nie jesteśmy w stanie cofnąć pewnych deficytów neurodegeneracyjnych. I pytanie o to, jak to będzie wyglądało za 10 lat, chcielibyśmy drukować indywidualne, tanie protezy dostępne dla każdego. Tak jak drukujemy egzoszkielety, tak, tak chcielibyśmy skończyć z tym, że będą osoby na wózkach. To jest takie marzenie każdego chyba, który pracuje w tej branży, w takiej inżynierii biomedycznej silnej, czy inżynierii rehabilitacyjnej. Czyli podjazdy będą niepotrzebne. Wszystkie osoby z wózków wstaną i pójdą. Wspomagane bardziej lub mniej. To jest 10 lat, tak, 20 lat. No niestety zaczniemy bać się sztucznej inteligencji, ale w sposób twórczy, tak? To my jesteśmy twórcami sztucznej inteligencji. My potrafimy nałożyć na nią granice rozwoju, bezpieczniki, które uniemożliwią sztucznej inteligencji przejęcie jakiejkolwiek kontroli. Ale, proszę Państwa, kluczowe dla nas jest co? Że być może za 20 lat wreszcie będzie coś takiego,
czy człowiek będzie mógł, może nie pójść w zawody, ale trochę doskonalić się w oparciu o istniejące rozwiązania sztuczno-inteligentne. To znaczy, jeżeli czegoś nie wiem, myślę i już mi coś podpowiada, tak? Czyli to jest następne 10 lat, czyli za 30 lat, tak? Systemy inteligentnego otoczenia działające z tak zwanym efektem anioła stróża. To jest takie niedościgłe marzenie, czyli co? Nic mnie nie kontroluje, brak poczucia nadzorowania przez systemy, ale coś mnie przyjaźnie poklepuje po plecach. Czyli jak mam się przewrócić, tak, to na pewno wiem, że coś, że środowisko, otoczenie zareaguje w sposób, który uniemożliwi poniesienie krzywdy przez człowieka. Wymaga to niestety budowania efektorów, wbudowywania to w płytki, w farby, w całe otoczenie człowieka, inteligentne meble i tak dalej. To jest proces, który kosztuje, który trwa. Ale nagle może się okazać, że za 30 lat żyjemy w lepszym, bardziej przyjaznym dla nas środowisku. Może mniej go trując. I wydaje mi się, że to jest najciekawsza perspektywa, bo wtedy dopiero zaczniemy myśleć o tym, żeby żyć 150 albo 200 lat, bo będzie nam się chciało żyć w takim środowisku, nie? Tak mi się wydaje. Przepraszam za to przedługie wystąpienie i przekroczenie limitu czasu. Dziękujemy bardzo za te odpowiedzi. Limit czasu jest bardzo dobry, ponieważ jedna prezentacja nam niechcący nie wyszła, ale mamy już kolejne. Może są jeszcze jakieś pytania do pana profesora, bo bardzo interesujące rzeczy są omawiane. Nie widzę na sali, więc przejdę do jasnego punktu i przeczytam kolejne wystąpienie. Będzie to wystąpienie online. Next presentation will be online session. It's dark here. FE simulation of non-proportional multiaxial fatigue damage. Milan Saga. We have in Milan on the internet or not? Okay, you can start your presentation. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, dovolte mi... Dovolte mi, aby som odprezentoval moju prednášku na tému konečnoprvkové simulácie v prípade neproporcionálneho multiaxiálneho únavového poškodenia. Hlavná motivácia mojej prednášky spočíva v tom, že je už dneska v mnohých softveroch zabudovaný, softverov na metódu konečných prvkov je zabudovaný modul na odhad alebo kumulácie únavového poškodenia, respektíve na predukciu únavového života. Celý problém však spočíva v tom, že okrem toho, že konečné prvky celkovo môžu definovať v bode telesa stav napätia alebo pretvorenia v trojrozmernom priestore, to znamená, že môžeme mať 6 zložiek napätia, 3 normálové a 3 šmikové zložky, alebo podobne aj posunutie, respektíve teda deformácií pomerných, tak začína byť problém v tom, že nemôžeme hovoriť o únave ako jednoosovej. Nemôžeme hovoriť o osovom ťahu tlaku, alebo hovoriť o iba ohybovej únave a podobne. To sú všetko veci, ktoré, alebo problémy, ktoré prináša implementácia konečných prvkov do takýchto výpočtov. Multiaxialita a neproporcionalita v napätiach je charakterizovaná tým, že multiaxialita, to znamená dve alebo tri osy, kde máme napätia, ktoré sú zrovnateľné. A samozrejme, tá neproporcionalita spočíva v tom, že keď máme viacej druhov namáhania, ktoré spolu nejakým spôsobom vplývajú alebo pôsobia na konštrukciu vyšetrovanú, tak dochádza k tomu, že už aj v tom tenzore napätia tie jednotlivé zložky, napríklad v smere osy X a Y, nejaké normálové napätia a podobne, majú charakter neproporcionality. To ja všetko ďalej potom aj vysvetlím.
Veľmi dôležité je si uvedomiť, že neexistuje žiadna univerzálna hypotéza pre viacosové namáhania, ktorá by dávala dobré výsledky, respektíve výsledky akceptované širokou odbornou verejnosťou z pohľadu výpočtu kumulatívneho poškodenia. Existujú rôzne prístupy založené na nejakých postupoch, ktoré ja za chvíľku prednesiem. A toto všetko, dá sa povedať, že bola aj taká hlavná motivácia k tomu, aby som v podstate pripravil túto prednášku. Čo sa týka prezentácie, tak ako som povedal, budeme sa zaoberať základným popisom problému, potom niektoré vybrané metódy troška okomentujem, nasledujú nejaké tie algoritmy, ktoré som naprogramoval a aplikoval v danú problematiku a samozrejme na záver krátke numerické testy a úvahy s tým, že čo to prináša alebo neprináša. Daj tu ty. Ako sme povedali, neproporcionalita a proporcionalita v napätiach znamená, že keď si predstavíme v nejakom bode, ktorý sledujeme a má náhodný charakter tá ozva toho napätia, a keď jednotlivé zložky tenzora, napríklad vyjadrené cez hlavné napätia, majú nejaký jasný proporcionálny charakter, to znamená, že kopírujú napríklad nejakú priamku alebo sú nejakej rovine a podobne, tak vtedy môžeme hovoriť, že tá proporcionalita tam existuje. A vtedy sa dajú použiť aj pomerne základné pevnostné hypotézy na to, aby sme mohli predikovať kumuláciu poškodenia. Ak však neexistuje nejaká taká jasná závislosť, je to neurčité, je to neproporcionálne, tak tie napätia v tom jednom bode, myslím, v smere osy x, y, z napríklad, keď máme hlavné napätia, tak potom je s tým problém. A ten problém samozrejme treba nejako riešiť. Existuje niekoľko prístupov na riešenie takejto odozvy. Keď máme viacosové, neproporcionálne a ešte náhodnú odozvu, tak môžeme ísť cestou, ktorá je známa a ktorá tak ako si inžinierským citom evokuje u inžinierov ju aplikovať. To znamená, to sú tie metódy alebo postupy kritickej roviny, čiže hľadáme kritickú rovinu. Kritická rovina pre nábeh trhliny samozrejme vo všeobecnosti je známa, že vlastne je to nejaká, kde sú tie šmikové zložky najväčšie. Ono to sa ukázalo, že pre niektoré hlavne proporcionálne namáhania to má opodstatnenie. Už pri neproporcionalite, hlavne výraznej neproporcionalite, to nemá nejaký veľký, nemá to v podstate nejakú, nedáva to dobré výsledky proste tento prístup. Takže keď zoberieme tie najznámejšie prístupy, asi každý, kto sa touto problematikou zaoberá, vie, že sú metódy Findleyho, kritická rovina, Dangwanova kritická rovina, sú to také tie prvé metódy, ktoré sa používajú, kde sa predpokladá, že vlastne trhlina vznikne alebo sa začne šíriť v rovine najväčšieho šmikového napätia. Potom je tu jedna špeciálna numerická metóda hľadania kritickej roviny pre modifikované von Misesové stresové napätie. Modifikované preto, lebo von Misesová hypotéza pre únavu je nezmyselná, môže sa používať na nejaké zjednodušené odhady, ale nedá sa použiť napríklad pri rainfall dekompozícii, pretože vždy je to kladné číslo. Ale dá sa s tým pracovať v tom prípade, keď budeme používať
znamienko najväčšieho hlavného napätia. Tedy sa ukázala aj ukázal tento prístup celkom zaujímavý. Iný prístup, ktorý ešte pripomeniem, samozrejme tých prístupov je viacej, ale nedá sa skutočne počas tejto prednášky povedať všetko, ale sa pokúsim ešte načrtnúť alebo ukázať ten prístup tzv. Integrálny, to znamená prístup, ktorý je založený na nejakej integrácii v okolí toho kritického miesta, alebo v našom prípade sa budeme skôr sústrediť na metódy, ktoré sú založené na lineárnej kombinácii všetkých zložiek, teda všetkých zložiek napätia. Treba povedať, že je to skôr matematický prístup, nemá fyzikálne opodstatnenie, ale nakoniec naše testy, ako aj testy v niektorých francúzsky hovoriacich krajinách, hlavne teda Francúzsko, ale aj ďalej, napríklad Belgicko a podobne, niektorí odborníci sa s týmito prístupmi zaoberali a zistili, že skutočne tento prístup má svoje postavenie a význam, aby sa s ním pracovalo aj ďalej. Skôr ako sa dostaneme vôbec k samotným tým prístupom a metódám, tak treba povedať, že vždy budeme musieť využívať nejaké metódy, ktorými budeme hľadať či už tú kritickú rovinu, alebo tie koeficienty pre lineárnu aproximáciu tých jednotlivých zložiek napätia. Budeme to hľadať nejakými optimalizačnými metódami. Ja som si zvolil, keďže celý ten software, dokonca aj metódu konečne prvkov som naprogramoval pred pár rokmi v MATLABe, tak v podstate som využíval procedúry optimalizačné z MATLABu. Formulácia optimalizačného problému je tu jasne definovaná na tomto slajde. Môžeme vidieť kritériálnu alebo teda cieľovú objective function, cieľovú funkciu a potom je tu jedna podmienka normality. Trošička krátučko sa vráťme teda k tým jednotlivým metódám. Findley, Dangwang aj tá naša modifikovaná metóda pracujú s nejakou kritickou hodnotou. Findley a Dangwang s tou hodnotou, kde je maximálne šmikové napätie. Preto môžeme napätie, s ktorým budeme pracovať, alebo ktoré je počítané pre kumuláciu poškodenia, keď to vyjadríme cez hlavné napätia, môže byť formulované nasledovným spôsobom. Podobne Dangwang. Troška špecifickejšie je to, keď hľadáme tú kritickú rovinu v prípade toho modifikovaného foamy-sestového napätia, kde môžeme vidieť jednak, že to ekvivalentné napätie je vlastne počítané štandardným spôsobom v kritickej rovine a samozrejme bere sa, aby sme mohli pracovať ako s reinform dekompozičným signálom, teda dekompozíciou signálu, tak musíme pracovať s znamienkami. Lineárna kombinácia zložiek napätia, či je to už všetkých šiestich zložiek napätia, alebo dajme tomu cez hlavné napätia, je formulovaná nasledujúcimi vzťahmi. Opäť môžeme vidieť, že tam vlastne hľadáme normalizované vlastne linearizačné koeficienty definované vektorom C. Tuto to môžeme vidieť aj rozpísané pre prípad, myslím, že to je rovina napätosť tu zrovna. Zostavil som na to nejaký vypočtový program v MATLABe, samozrejme to nebola otázka mesiaca ani dvoch, trvalo to niekoľko, v podstate sa dá povedať mesiacov až rokov, sú tam nejaké hlavné riadiace programy a potom samozrejme tam máme programy na konečnú prvkovú analýzu s tým, že je urobený variant, ktorý využíva tie moje softvery vlastné a potom samozrejme môže to byť prepojené aj na softvery. Vyskúšali sme to s Cosmosom, Ansysom a s Adinou.
V poslednom období naši doktorandi, keď robia na týchto témach, tak v podstate to prepájajú už s Adinou. Tento môj software využíva hlavne v časovej oblasti, keď sa robí riešenia, alebo potom aj môže to robiť v stochastickej oblasti, ale tam sa samozrejme už používajú, keďže ideme do frekvenčnej oblasti, tam používame troška a cez výkonové spektrálne hustoty, tak tam už používame potom iné hypotézy ako tie, čo som spomínal. Preto budeme sa sústrediť len na časovú oblasť, aby sme mohli využívať rainfall dekompozíciu. A tu sú v podstate potom tie riešiče na únavu, kde sa využívajú niektoré tie optimalizačné, by som povedal, súbory alebo teda fajly v MATLABe. A samozrejme tu máme multi-channel rainfall dekompozíciu, ktorá je prepojená na poškodzovanie. Ten postup je tam taký, že v princípe každý polcyklus sa započítava a potom ukončený sa započítava. Čiže nerobí sa tak, ako to kedysi bolo pred tými 30 rokmi, keď sa rainfall, alebo 40, keď sa rainfall začal používať, že sa robili vlastne tie polia amplitúd a stredný hodnot. Tento systém je založený na tom, že to robí hneď, to napočítava to poškodenie. Ukážem teraz nejakú takú tú testovaciu úlohu. Testovacia úloha je urobená opäť v tom mojom softveri. V tomto prípade to je nejaký štvrtinový model zjednodušený v jednej časti spojky s tým, že sú to v podstate tetrahedronové konečné prvky a tuto môžeme vidieť aj priebeh silového zaťaženia v čase. Dole môžeme vidieť aj parametre, ktoré sme použili pri danom testovaní. Čo sa týka výsledkov, budem prezentovať zo pár výsledkov. Jednak je tu rozloženie stredných hodnot a potom aj samozrejme, dá sa povedať, strednej smerodajnej odchýlky hodnoty ekvivalentného napätia, ktorá tiež dokážeme tým našim softverom MATLABe proste vykonať. Toto všetko sme urobili aj s našim ešte mojím teda jedným kolegom, doktorandom bývalým mojim, aby bola aj grafika k tomu. No a teraz tu môžeme vidieť vo vybraných bodoch práve tú neproporcionalitu v jednom zvolenom uzle, respektíve neproporcionalitu v inom uzle danej konštrukcie. Tu môžeme vidieť, že skutočne tá neproporcionalita tam je a v tom prípade potom aj tie výsledky skutočne sú rozlietané a nájsť vhodnú hypotézu, ktorá dá rozumné, priateľné, akceptovateľné výsledky, môže byť vážny problém. Tu už môžeme vidieť výsledky z niektorých simulácií. Tu môžeme vidieť, keby sme použili tú modifikovanú Fomisesovú hypotézu a tuto môžeme vidieť zase, keď by sme dali ten integrálny postup cez všetkých 6 stresových komponentov, teda napäťových komponentov. A tuto už je miera únavového poškodenia. Hej, takže to je celé pole kumulatívneho poškodenia, ktoré môžete vidieť v danej konštrukcii alebo v danom objekte. Tu máme potom nejako rozpracované tie výsledky po niektorých zaujímavých bodoch. To znamená, museli sme hľadať vhodné optimalizačné parametre, aby sme mohli v podstate pre kombináciu, samozrejme toto je pre Node 131 a 6 zložiek napätia. To znamená, prvé tri boli normálové zložky a toto boli šmikové zložky. A tuto potom vidíme vlastne tie kritické hodnoty. V prípade druhej verzie, to znamená, keby sme išli cez hlavné napätia, tak samozrejme tie normované zložky máme iba 3. Na záver snáď pár takých úvah. Treba si uvedomiť, že konečná prvková analýza a únavového poškodenia dneska už je
veľmi dôležitá súčasť mnohých analýz. Nemôžeme však ísť iba cez nejaké kvázi statické prístupy, ale je potrebné, aby sme išli cez prístupy náhodné a časovo závislé. To súvisí predovšetkým aj s tým, že skutočne dneska tie konštrukcie na základe tej zelenej stratégie vychádzajú ultraľahké, zo špeciálnych materiálov a tam potom nám neostáva nič iné, len tú analýzu, neurobiť len nejakú jednoduchú pevnostnú, ale ísť do dynamiky, do vibrácií a tie vibrácie potom vyhodnotiť až k únavovému poškodeniu. Tam si treba uvedomiť jednu vec, ktorý vzniká, ako som na začiatku povedal, prečo ma to motivovalo, je tá, že skutočne únavové krivky sú väčšinou postavené pre jednoosové zaťaženie. Hej? A reálne prvky konštrukcie sú častokrát zaťažované alebo určite zaťažované viac osovo. A tam potom hľadať únavou ekvivalentné napätie pre rainfall dekompozíciu býva veľmi ťažké a sú na to, u nás sme na to postavili niekoľko algoritmov, ktoré v podstate nejakým spôsobom fungujú a v niektorých prípadoch dávajú aj celkom zaujímavé výsledky. Čo sa týka ďalších takých problémov, tie problémy súvisia predovšetkým aj s vhodnou formuláciou, matematickou formuláciou únavových poškodení alebo hypotéz pre únavové poškodenie v prípade práve tých viacosových napätí. Veľmi dôležité je si tieto veci testovať a implementovať do práve tých konečnoprvkových analýz. Samozrejme, mnohí riešitelia, ktorí s tým nerobia do nejakej hĺbky, v podstate preberú software a nejakým spôsobom to zhodnotia. Ono by bolo možno častokrát dobré, aby si uvedomili, že mnohé tie hypotézy na predikciu kumulácie únavového poškodenia fungujú len v určitých obmedzených prípadoch a nie vždy dajú správne výsledky. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa s tým aj naďalej zaoberali a možno naši doktorandi alebo mladí kolegovia si našli cestu aj k týmto problémom. Milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za pozornosť a želám vám ešte peknú konferenciu. Dovidenia. Thank you very much for your presentation. If anybody have a question? If not, I think we close this session at this moment and tomorrow we start to Wednesday morning. Thank you very much.